Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest. Owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja, Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyśniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie, A, Duchu Święty, przyjdź do nas, tak jak przyszedłeś i wypełniłeś, Maryję. I poczęła z Ducha Świętego. Poczęła Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, aby poczęło się w nas Boże, Duchowe życie to znaczy, abyśmy żyli w Tobie według Twojej nauki, Twoich natchnień. Przyjdź, Duchu Święty, przez Marię, która gdziekolwiek była, Ty stępowałeś na wszystkich, którzy ją przyjmowali, którzy ją miłują. Przyjdź, Duchu Święty, jak wstąpiłeś na Elżbietę, na małego Jana Chrzciciela. Szala Maria, wesol, marafara, henon, educhala, henon, educham, alhenon, Adonaj, Adonaj, Adonaj. Co roku Kościół przypomina to niezwykłe, a jednocześnie proste, piękne wydarzenie. Maryja jest w stanie błogosławionym z Jezusem. Ma w sobie małego Jezusa, który poczuł się w niej z ducha świętego, z woli Boga Ojca. I będąc błogosławioną, nosząc błogosławiony owoc. Swojego łona, swojego życia, Jezusa, przychodzi i e, e, pozdrawia Elżbietę, przychodzi do jej domu, do domu Zachariasza. E, w tym domu jest już wielka radość, bo Elżbieta poczęła, choć ukryła się z tym jeszcze, ale Maria o tym wiedziała, dzięki aniołowi, który w chwili zwiastowania Objawił jej to, że Elżbieta w tak późnym wieku doświadczyła poczęcia, cudu poczęcia. Poczuł się w niej mały Jan, Jan Chrzciciel. Ale ta radość stała się jeszcze większą, przez to właśnie, że Maryja z małym Jezuskiem, który był pod jej sercem, przyszła do ich domu. Pozdrowiła Elżbietę, powiedziała: Pokój tobie, Elżbieto, raduj się. Raduj się tak, bo Bóg obdarzył cię dzieckiem, ale także ja przychodzę z Mesjaszem Oczekiwanym, Upragnionym. On jest we mnie i on napełni ciebie i Twoje dziecko duchem świętym. Uwolni Was od grzechu pierworodnego, obdarzy Was opitością swojej łaski, swojej miłości. Niczego Wam nie będzie brakować. Jesteście szczęśliwi, wybrani, błogosławieni. Maryja, kiedy przychodzi z Jezusem, jest zawsze wylanie Ducha Świętego. Duch Święty wylewa się na wszystkich, którzy przyjmują Maryję. Bo gdy przyjmuje Maryję, to przyjmuje Jezusa, który przychodzi wraz z Maryją, którego Maria daje. Jezus jest w Maryi, więc zawsze wylanie Ducha Świętego następuje wtedy, kiedy się przyjmuje Marię, Kiedy przyjmuje się Jezusa przez Maryję. Trzeba to powtórzyć, zaznaczyć, bo to jest tajemnica przyjścia Ducha Świętego. Także i my czekamy na Ducha Świętego. Poprzez nowennę, przed uroczystością zesłania Ducha Świętego wołamy przyjdź Duchu Święty, przyjdź jak wstąpiłeś na Maryję, przyjdź przez Maryję, przyjdź na nas i stąp na nas i bądź w nas jak wstąpiłeś na Elżbietę, na Jana Chrzciciela, na Zachariasza. Kiedy tak wołamy to na pewno Duch Święty przychodzi. Duch Święty raduje się, kiedy przyjmujemy Maryję, bo jest przecież Jego umiłowaną oblubienicą. Dla Niej wszystko uczyni, cokolwiek Ona powie, o cokolwiek Go poprosi, Ducha Świętego, Duch Święty spełni każde jej życzenie. Elżbieta, więc zapewniona Duchem Świętym i mając poznanie, nadprzyrodzone, że jest w stanie błogosławionym, że ma sobie Boga Człowieka, Mesjasza, Jezusa, wykrzykuje. Ona nie wypowiada, tylko wykrzykuje piękne orędzie skierowane do Maryi. Jesteś błogosławiona między niewiastami, szczęśliwa, wybrana, umiłowana. Jakże błogosławiony i umiłowany jest owoc Twojego łona, Twojego życia. Jezus, miłość, Mesjasz. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Jaki zaszczyt, jaki przywilej. Nie zasłużyłam sobie na to. Ona prawdziwie z pokorą przyznaje się do tego, ale z drugiej strony może powiedzieć, kto jak nie właśnie Elżbieta, mająca mojego Jana pod swoim sercem, właśnie ona zasługuje na to, żeby Maria z małym Mesjaszem ją nawiedziła. Tak, matka. Naszego Pana przychodzi do nas, nie tylko do Elżbiety. Elżbieta wypowiada też słowa mówiące o tym, że kiedy słyszę Twój głos, Mario, Twoje pozdrowienie, które zabrzmiało w moich uszach, odpływem Twojego głosu i Ducha Świętego, który wstępuje Z radości dzieciątko w mojej łonie się poruszyło. Jest inne takie tłumaczenie że zatańczyło, zakołysało się. Więc mały Jan jest szczęśliwy, bo usłyszał głos Matki Mesjasza. Doświadczył wolania Ducha Świętego. On wtedy został namaszczony na proroka Jezusa Chrystusa. Mały Jezus przyszedł do małego Jana i przygotował go, aby ten, aby mały Jan, w nocy jeszcze w łonie matki, już od tej pory otrzymał ducha świętego, ducha proroctwa i właśnie stał się jego poprzednikiem, czyli prorokiem z Jastunem, że Jezus jest już na ziemi, że trzeba go oczekiwać, że trzeba oczyścić się ze swoich grzechów, aby spotkać go, aby go przyjąć. A więc Jan. Został oszczony i wypełniony duchem świętym i ogniem. Jan się raduje. Trzeba więc modlić się za kobiety, które nie mogą począć, aby mogły począć tak jak Elżbieta nie mogła począć, ale poczęła. To był cud Bożego Miłosierdzia. I trzeba modlić się za wszystkie kobiety, które są w stanie błogosławionym. Te, które też poroniły. Nie z własnej winy, ale także te, które niestety z własnej winy, często pod, może pod presją, pod przymusem dokonały coś strasznego. Grzech aborcji, czyli zabicia małego dziecka w swoim łonie. Módlmy się o przebaczenie dla tych kobiet i módlmy się o miłosierdzie dla nich. I módlmy się za wszystkie kobiety, właśnie, które są w stanie błogosławionym albo będą. Aby przyjęły Ducha Świętego, aby Duch Święty wypełnił je i ich dzieci. Aby oddawały siebie i swoje rodziny, swoje dzieci poczęte, które noszą po swoim sercu, Maryi również. Tak jak to uczyniła Elżbieta. I modlę się za bezpłodne kobiety, które nie mogą być fizycznie matkami, ale mogą duchowo być matkami dla wielu, na przykład osieroconych dzieci, cierpiących, utręczonych. Elżbieta wychwala Maryję, jesteś błogosławiona, bo wierzyła, że wszystkie słowa, które powiedział Bóg przez do ciebie się wypełnią. Tak, Maryja jest matką wiary, matką wszystkich wierzących w Jezusa. Matką tych, którzy wierzą, że spełnią się słowa Boże, które Bóg mówi do nas. A więc my tu obecni, słuchający, jesteśmy błogosławieni, jeżeli przyjmujemy słowa Boże jak Maryja. Że spełnią się słowa Boże, w naszym życiu, w życiu tego świata, w życiu ludzi tego świata, którzy wierzą w Jezusa, bo Słowa Boże wypełnią się przede wszystkim wobec tych, którzy wierzą, i wypełnią się różne proroctwa ogłoszone przez Pana Jezusa i Jego świętych proroków. Trzeba nam w to wszystko wierzyć jak Maryja. I wierzyć, że Maryja przede wszystkim jest też jako Matka Mesjasza wielką prorokinią, która prorokuje. O Bogu, o swoim synu, trzeba wierzyć słowo Maryi również. Bo to są namaszczone słowa pełne ducha świętego. <laughs> Dlatego Maryja, zachwycona w takim uniesieniu, w radości, wypełniona przecież po brzegi duchem świętym, pełna łaski, niepokalana, dziewica, matka Mesjasza i matka nasza, wypowiada słowa magnifikat. Wielbi Boga, wysławia Go, raduje się, mówi o tym, co Bóg uczynił i jeszcze uczyni. Co uczyni do końca świata jeszcze dla tych, którzy uwierzą, którzy przyjmą jej syna, zbawiciela, którzy przyjmą miłosierdzie Boże, którzy będą pokornymi sługami Ewangelii, jak ona. Pokornymi zwiastunami Jezusa, tak jak ona. Niosącymi Jezusa, tak jak ona. Będącymi pełnymi Ducha Świętego, tak jak ona. Maria pozostała u Elżbiety jeszcze trzy miesiące. Potem wróciła do domu, na pewno aż do narodzin małego Jana Chrzciciela. A więc możemy też domyśleć się, że była matką chrzestną małego Jana. Przez to na pewno, nie tylko domyśleć się, na pewno tak było. Bo przecież, kiedy Duch Święty występował na małego Jana, pod wpływem słów Maryi, a to przecież sam Jezus chrzcił małego Jana, to przecież w tym sensie na pewno Maria jest matką chrzestną małego Jana. Świadkiem tego, co się stało. Maria została trzy miesiące. Ale prośmy, żeby Maria w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych domach była nie trzy miesiące, ale do końca naszego życia. Zawsze. Przez całe nasze życie, ale również wtedy, kiedy będziemy odchodzić z tego świata. Kiedy będziemy rodzić się do nowego życia w Królestwie, dla Królestwa Niebieskiego, by być w niebie. Prosimy, aby ukochana Matka była z nami, z Jezusem. Ja aby Duch Święty nas wtedy szczególnie wypełniał. Kiedy będzie nas prowadziła z Jezusem, z aniołami, do nieba. To przecież jest cel naszego życia. Żyć dla Boga teraz i wieczności. Pod opieką Maryi. Maryjo, przyjdź. Z małym Jezusem. Niech przyjdzie Duch Święty. Wyleje się na nas.